Szanowni Państwo, zbliżające się święta Bożego Narodzenia będą już piątymi, które spędzimy jako obywatele Zjednoczonej Europy. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej przyniosło wiele korzyści nam wszystkim. Samorządy, przedsiębiorcy i rolnicy korzystają z funduszy unijnych. Polskie firmy z powodzeniem radzą sobie na wspólnym europejskim rynku. Swobodnie podróżujemy po całym terytorium Unii. Możemy legalnie podejmować pracę za granicą. W najbliższych latach czekają nas kolejne zmiany. Musimy się dobrze przygotować do przyjęcia waluty euro. Mądrze dostosować do nadchodzących reform związanych z tak zwanym pakietem energetyczno-klimatycznym. Potrzebna nam będzie silna, nowa reprezentacja polskich europosłów. Mamy szansę wybrać godną Polski nową ekipę poselską w czerwcu 2009 roku, kiedy to w całej Unii odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Naczelna dewiza Unii Europejskiej zjednoczeni w różnorodności poza polityką i gospodarką odnosi się także do odmiennych obyczajów bożonarodzeniowych, wynikających z różnych religii i tradycji, obowiązujących w poszczególnych krajach. Hiszpanie na przykład przystępują do wigilijnej wieczerzy dopiero po pasterce. Szwedzi zamiast śpiewania kolęd tańczą wokół choinki. Duńskim przysmakiem wigilijnym jest słodki ryż z cynamonem i pieczona gęś z jabłkami. Francuzi jedzą gęsie wątróbki, popijając szampanem. Podczas gdy na Łotwie na świątecznym stole pojawia się obfita głowa prosiaka, gotowana z jęczmieniem, z dodatkiem groszku i fasoli. Grecką tradycją jest stawianie zamiast choinki przystrojonego świątecznie modelu żaglowca, a estońskim zwyczajem jest przed wyjściem na pasterkę wizyta w saunie i kąpiel w lodowatej wodzie, co ponoć dobrze robi na oczyszczenie duszy. Co kraj, to obyczaj. Ze swojej strony mam nadzieję, iż w Państwa domach na wigilijnym stole nie zabraknie tradycyjnych polskich potraw. Życzę Państwu pełnych rodzinnego ciepła świąt Bożego Narodzenia, zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności oraz dokonywania samych mądrych wyborów w 2009 roku.